Dam, dam, dam! O mój Boże, co on robi? Ten koleś, który na YouTubie to same indyki pokazuje i będzie grał w Call of Duty Infinite Warfare Beta. No zgadza się, bo osoby, które bywają na streamach wiedzą, bo wielokrotnie już powtarzałem, że ja Call of Duty na początku traktowałem jako takie swoje guilty pleasure, które tam, wiecie, kampanię raz w roku się przechodzi i zapomina, a potem jednak doszedłem do wniosku, że ja po prostu lubię Call of Duty sobie pograć. I to nie jest jakiś psztyk w nos osobom, które lubią inne FPS-y, tam Battlefieldy, Insurgency, Red Orchestra czy cokolwiek, bo ja też je lubię. Ja też je lubię, tylko po prostu w Call of Duty jakoś tak też mi się dobrze gra i wiecie, i nawet mimo tego, że gram w to na konsoli też, ale jak w przypadku i Black Ops 3 mam wersję na PC i konsoli i to samo z Infinite Warfare, nie z Advanced Warfare, no gram. Tak wiecie, jak Battlefielda ktoś chce, może zagrać godzinkę, biedną partyjkę, ja czasami nie mam tej godzinki i w 10 minut się uwinę z Call of Duty, mam nawet dwie partyjki wcisnę, gdzie wygram i dzień jest taki dobry. Ale przejdźmy do Infinite Warfare wersji beta. Nagrywam to trochę na szybciocha. Prosił mnie to jeden z czytelników mojego blogaska. Stacho, pozdrawiam cię, ja wiem, że już tam widziałeś, ale stwierdziłem, no dobra, i tak już zacząłem w to grać, to nagram. Nie jestem jakimś hardkorowym koksem, w sensie nie mam jakiegoś levelu super, bo zawsze szkoda mi czasu na to w wersjach beta gier, ze względu na to, że ten progres się nie przenosi. Tak mam tutaj, klikam, gram na padzie, bo to jest wersja na PS4, więc wiecie, to co zobaczycie jest nagrane na padzie, także jak będzie drewno, to wiecie dlaczego. Znaczy... Wy jeszcze nie wiecie być może, ale ja wiem, drewna nie będzie. Największą taką zmianą w tym wszystkim, jeżeli chodzi o Call of Duty w porównaniu z Advanced Warfare, właściwie to nawet już nie jest zmiana, to jest po prostu kosmetyka, bo w Advanced Warfare byli... Boże, co ja gadam. W Black Ops 3 byli specjaliści, czyli osoby, które miały odmienne skiny, miały tam po dwie specjalne zdolności, które można było sobie odziewać. Tutaj mamy jakieś rigi, combat rigi, ja nie wiem jak tutaj to nazywają, kombinezony, jak widzicie, można sobie odblokować FTL-a, który tam ora jakimś dezintegrującym działem, można odblokować Strikera, który zdaje się ma, nie wiem nawet co, i Phantom, który ma tam snajperkę Raygana, który dobrze orze. No ja widzicie, nie mam tego 30 levelu, bo niestety nie miałem tyle czasu, ile chciałem mieć na tą betę. No i nie wyrobiłem się, więc sobie nie odblokowałem, ale to też wiecie, bez sensu. Można zobaczyć to, jasne, pewnie, ale 30 level i to wszystko idzie się kochać. Zagramy synaptykiem, bo to jest wiecie, ten, który się zamienia w psa takiego metalowego, którego możecie poglądać na filmikach na YouTubie, no bo ja tego też nie mam. Można odblokowywać oczywiście za wykonywanie odpowiednich jakichś tam czynności, które macie tu wymienione, jakieś 100 doubles killi, wykonywanych przy użyciu tych zdolności specjalnych poszczególnych klas. Można sobie zmieniać wygląd tego psa, zresztą to dotyczy każdego specjalisty. Znany motyw, jeżeli ktoś grał już w Black Ops 3, no widzicie, że tutaj dość takie kolorowanki. Nie jest to jeszcze, jak widzę, z tego co widzę właściwie, tak bardzo rozbudowane, jak Black Ops 3 koniec końców zostało rozbudowane w przeciągu roku wydawania DLC-ków, bo tam naprawdę jest mnogość opcji teraz dodanych społecznościowych, takich wiecie, skrzyneczki, jakieś challenge, tych challenge to tam jest po prostu tyle, że tam można wejść, robić jeden challenge i kończy się na tym, że siedzicie cały dzień, bo tyle tych challenge jest do roboty. Że jest tam co odblokowywać, no to wiadomo, to jest beta, więc no, widzicie, no nie chce mi się po prostu siedzieć i potem to tracić. Payload to są rzeczy, które możemy używać właśnie po naładowaniu się odpowiedniego paska. Ja w ogóle chyba nie nagrywałem Black Ops 3, to tak właśnie opowiadam dużo. Traity to są też traity odpowiednie dla każdej z klas, to nazwijmy to, że to są klasy postaci. Combat Burst, tutaj akurat boosta do movementu dostaniemy za każdą śmierć, że mieszka. No i oczywiście loadout, czyli bronie, które możemy sobie ubrać. Są to wariacje tego, co tak naprawdę znamy już z poprzednich serii. No widzicie tutaj zakamuflowany AK-47. Te bronie gdzieś tam przypominają to, co już było dostępne. Oczywiście można sobie podblokowywać je. No niektóre są dopiero w pełnej wersji, jak widzicie. Niektóre są po 13 levelu. Także jeżeli ktoś chciał, to miał dość dużo frajdy w unlockach i samej rozgrywce tej bety. No ale ja, tak jak mówię, no niestety nie ogarnąłem czasowo. To skórkę jakąś mam, nie wiem co za skórka. Można sobie personalizować, oczywiście jakieś kamuflaże dawać. Mam nawet jakiś desert za to, że 50 kili już zrobiłem tą bronią. Wow! No to widzicie, trochę orałem. Byłem nawet pierwszy, ale raz też koleś zaorał nas nukiem, bo można mieć nuka jako tam, wiecie, perk, czy tam ten loadout z nas core streaky, gdzie możecie zobaczyć, że są też takie standardowe rzeczy jak skaraby, to jest taki zrzut tych bomb, które były, uławy, drony, paczka z dronem, czyli ten losowe skrzynki. No,
dość powtarzalne te rzeczy się zrobiły. Ja nawet jak te Call of Duty bombardowanie, no to wszystko wygląda już podobnie do tego, co było. Counter Radar. Warden, który jest dostępny na początku, to jest takie wielkie badziewie, które lata jak trochę jak Tytan w Titanfallu i ona tam lata za nami, jora przeciwników i to jest taki ultimate kill, jak będziecie mieli. No i też rzeczywiście jest ten gdzieś tutaj jest, czekajcie. Nie wiem gdzie, ale jest. Jest gdzieś opcja włączenia nuka, jak będziecie mieli i jak ktoś tam bardzo dużo kili. Quartermaster to odpowiednik czarnego marketu z Black Ops 3. Tu kupujecie skrzynki, skrzynki dają wam różne rzeczy, skiny jakieś, które potem możecie dostać złom za nie, jak wam się dublują. Kolorki na ciuszki, kolorki, wiecie, kosmetyka. Kosmetyka w Black Ops 3 można też je kupować za hajsy prawdziwe, a jak nie, to za kluczyki, które okazyjnie wam wpadają. Także jakoś nigdy nie wydałem na to pieniędzy, a skrzynki otwieram sobie czasami. Oczywiście kustomizacja naszej karty wywoławczej. Jest jeszcze coś, Quartermaster to było tutaj, armory. Laboratorium prototypów. Laboratorium prototypów służy do odblokowywania poszczególnych jakichś fragmentów, czy też ulepszaczy do konkretnych broni. Jak widzicie, jest tego dość trochę. To jest taka nowość, bo będzie można sobie craftić swoją broń troszkę. Troszkę tak nie do końca, bo jednak wiecie, model broni będzie taki sam, ale będzie miał różne właściwości. Widzicie, to z prawej strony się zmienia, tam statystyki broni też się zmieniają. I to zdobywamy za scrap, który dostajemy tam po każdej walce, ale też zdaje się za to, że jak będziecie mieli duble w tych skrzynkach, to teraz będzie warto w nie trafiać, będzie można sobie zawsze zezoomować i sobie coś kupić. No nie jestem akurat tego pewny, ale tak mi się wydaje, że tak było. Ja do Assault Rifle akurat V4 Vigilance, ja akurat gramy Exalted, mam troszkę więcej ammo w magazynku. Vigilance tutaj następny, co jest, to jest sensor, powoduje pokazanie przeciwników na mapce, jak strzelicie do niego. To też jest taka dziwna rzecz. Także tutaj to jest ten crafting. Nie wiem, nie wiadomo ile tego jest de facto, ile tego będzie, ale każda z broni, jak widzicie, ma dość trochę tych zmienników, modułów, także będzie co odblokować. Mission Team Depot, tu są jeszcze za jakieś szaleństwa i levelowanie w poszczególnej, znaczy postaci właściwie, odblokowujecie też sobie jeszcze jakieś rzeczy do konkretnych broni, bo widzicie, są dwie frakcje, ja nie mogę się przepisać jeszcze do drugiej, więc gram jako GTF Wolverine. Przejdźmy, moi drodzy, do tego, co te gryzki lubią najbardziej, czyli do lamienia na padzie. Nie ma niestety trybu hardkorowego, więc z automatu nie jestem jeszcze większym fanem tej bety, ze względu na to, że no nie lubię grać arcade'u zwykłego, wolę hardcore, jakoś tak, nie wiem, wiecie, gąbki, przeciwnicy gąbki, którzy chłoną kule jak gubki, no niestety nie jest to coś, co lubię najbardziej. Tak, więc tyle jest zmian w menusach, zajęło mi to bardzo dużo czasu, więc no nie wiem. Więc umieszczę chyba znacznik po prostu do rozgrywki właściwej na samym początku tego filmiku, żeby każdy mógł sobie przeskoczyć. Trzy tryby. Team Deathmatch, Domination, czyli dominacja z walka o punkty na mapce. Gun Game, czyli poszczególne bronie, to coś jest z Battlefielda znanego z wcześniejszej Call of Duty, czyli lecimy z brońmi od tych najsłabszych do najlepszych. Kto pierwszy wystrzela się ze wszystkiego, wygrywa. Team Deathmatch zagramy. Widzicie to, moi drodzy, to jest twarz człowieka zmęczonego, ponieważ jak się okazuje, granie w Call of Duty i kłapanie paszczą to nie jest coś, co wychodzi mi najlepiej. W związku z tym, o ile kłapię paszczą, całkiem zacnie, takie są legendy przynajmniej. Tak samo granie idzie mi w pompkę, niemożebnie trudno. Pamiętajcie, nie wiem czy to było czy nie, że gram na padzie i wersji na PlayStation 4, więc już w ogóle jest odpał. Mapa, która nam się trafiła, to Frontier, więc trochę inaczej niż miałem w założeniu. Być może kiedyś wam pokażę, wiecie, scalaka. Gdzieś tam może będę grał. Frontier to mapka, która jest na stacji kosmicznej, dość taka klaustrofobiczna i chyba najmniejsza z tych wszystkich, które są dostępne, a jej taki wyróżniający feature jest to, że zwłoki się odklejają po tym, jak dostaną odpowiednią ilość ołowiu w płuca. Tak więc pokażę wam ten Frontier, pokażę wam też mniej więcej jakieś takie większe zmiany, tudzież mniejsze w tej samej rozgrywce, ale kto grał w Call of Duty wcześniejsze, Black Ops 3 czy też Advanced Warfare, doskonale będzie znał to, co się tutaj będzie działo. Ponieważ cała mobilność tutaj została zachowana, mapy zostały gdzieś tam ukształtowane pod to bieganie po ścianach, tudzież robienie tych wślizgów i ta mobilność tutaj oczywiście też jest. Gramy tym nieszczęsnym robotem, który zamienia się w mecha psa i zagryza przeciwników, co wychodzi mu zazwyczaj gromko i przeciwnicy no, nie są w stanie zazwyczaj go powstrzymać, więc czyni go to trochę postacią OP, ale żeby dochapać się tego odpalenia, tego boosta, trzeba się troszkę nazabijać i trzeba trochę przeżyć, więc nie jest to aż tak częsty widok, jak można by się spodziewać. Ale faktycznie potwierdzam, perk mecha psa jak najbardziej jest. Ja go nie mam. O, i właśnie sobie poleciałem, więc wam go niestety nie pokażę. To chyba taka dobra mapka może będzie do nagrania ze względu na to, że jest dość mała i nie ma aż tak dużej możliwości dostawania zgonów.
Lewitujące ciała są dość mylące. To, co mogliście właśnie zauważyć w tym momencie, to to, że gość, który ode mnie dostał kulkę albo zaatakował mnie, jest obrysowywany czerwoną obwolutą i wtedy go od razu widać, co jest na początku takie dość obsysające tak naprawdę, ale po chwili można się przyzwyczaić i ba! Nawet można to docenić, bo właściwie jak w Call of Duty kogoś zauważycie, to i tak oznacza to waszą rychłą śmierć i będziecie widzieć tą obwolutę przez 3 sekundy, ale pozwoli wam się zorientować, gdzie mniej więcej jest przeciwnik. I ja zdaję sobie sprawę, że konserwatyści i puryści FPS-owi będą hejtować to rozwiązanie. Nieraz pewnie jeszcze o tym usłyszycie. Natomiast faktycznie na tych większych mapkach nawet ja, w Black Opsach Trójce, gdzie ja dość dużo gram w te Black Opsy Trójki, niesamowicie i bardzo często mam problem z rozróżnieniem przeciwnika od otoczenia. Co oczywiście jest dobre, bo dla przeciwnika, bo się może schować i przykampić. Niezbyt komfortowe jest to dla mnie, więc może nie doceniam, ale po chwili grania tak naprawdę przestało mi jakoś przeszkadzać to obrysowywanie, więc nie jest to jakaś tam rzecz ultra najgorsza. Nie wiem, czy jest ona wynikiem perku, czy jakiegoś innego badziewia, które mam włożone na postać, ale no, faktycznie gdzieś ta czerwona obwoluta występuje i to chyba przy kilku broniach i z klasach postaci, tak więc jest to chyba po prostu z defaulta wpisane. Poprawili system spawnu, w związku z tym już nikt wam się nie zrespi na plecach, przynajmniej na chwilę obecną nie ma takiego problemu, a wiem, że było coś takiego. To jest chyba taka bolączka każdego Call of Duty i nie wiem, co jest takiego trudnego i skoro to łatają zawsze w pierwszych patchach, czemu nie potrafią wystartować z Call of Duty, które tej przypadłości nie ma, nawet w becie. No ta akurat już jest wolna od tego, więc jeżeli ktoś zaczynał grać w niedzielę, jak ja, mógł popisać się tym, że faktycznie już tych spawnów z problemów z nimi nie miał. Weźmiemy sobie, odpalimy teraz zdolność specjalną naszej klasy, czyli tutaj giwerki. Wygląda to trochę jakbym gumy do rzucia serwował z rąk, poczekamy aż ktoś tutaj wybiegnie. A po co mamy się wychylać? O właśnie. Jak widzicie, dość duży damage to zadaje. I strzelamy odpowiednio lewo i prawo z biodra. Tak więc dość nielicha sprawa tak naprawdę. Mega mobilni od poprzedniego killa, bo dostajemy, dzięki perkowi mamy zdolność, która pozwala nam, przyspiesza nas co każdy kill. I zobaczcie, już tutaj nawet jakoś całkiem nieźle mi idzie. Dobrze, tyle razy to nagrywałem. Dziękuję. Kolejny. I jeszcze jeden, bardzo ładnie. I jeszcze jeden. Bardzo ładnie. Damn! Najlepiej! Mamy do użycia jakieś te killstreaky, ale nie mogę! Jeszcze jeden! Kurde, skończyłem się ammo! Czekajcie, coś jest. Refleks, kurde, ale ADHD! Znakomicie, no i właśnie dlatego lubię Call of Duty, bo już jest adrenalina mocna! I dwóch kolejnych! Damn! I jeszcze jeden! Nie, to już było zbyt piękne! Jedziemy killstreakami, Wardena wzywamy, czyli wielkie metalowe badziewie, które będzie teraz latało z nami po mapie i orało przeciwników, to jest nie lada problem. Drugi skorczerów sobie zostawimy, chociaż mamy 63 do 45 i ludzi, którzy uciekli z mapy, więc puścimy tych skorczerów. Sentry mode nie włączamy, będzie sobie za nami latał i będzie nas teraz orał. No tutaj strike, jeszcze delivered, kogoś żeśmy zaorali, pięknie! Więc tak jak mówię, no największą zmianą jest tak naprawdę ta czerwona obwoluta, tak szczerze mówiąc, i reszta została niezmienna. Poszczególne perki z tych postaci to trzeba by się już obcykać, ale no nie miałem tyle czasu, więc wam na razie nie popowiadam. Samo Call of Duty na samym początku wydawało mi się takie mega dziwne, szczerze mówiąc, i nie byłem przekonany przez pierwsze chwile, ale im dłużej pograłem, tym gra zaszczepiła w sobie syndrom jeszcze jednego razu. O Jezus Maria, jakie killstreaky, Boże! Wy to widzicie? Wy to widzicie internety? Ale się podjarałem! O mój Boże, jak 13-latka Justyna Biebera! O mój Boże, znakomicie! Znakomicie! Dobrze, to jeszcze lata za mną i strzela. Widzicie, dość długo się utrzymuje ten killstreak, więc dlatego on jest taki upierdliwy dość. Dobrze. Mapka może jakaś nie specjalnie reprezentatywna, ale najlepszy gameplay, jaki nagrałem dzisiaj, a nagrywam to już godzinę, mimo tego, że rozgrywka jest 10-minutowa. No tak jak mówiłem wcześniej, Call of Duty jest taką grą, którą traktuję taką, wiecie, troszkę jak fast fooda. Mam mało czasu, zagram sobie partyjkę, nie trwa to tyle, ile Overwatchik, trwa to tam 10 minut, nie trwa to tyle, co Battlefield, który trwa bardzo dużo czasu, więc, o Jezus Maria, jeszcze jeden equalizer mi się włączył, kurde, ale jestem killing machine! No po prostu, gdybym tego nie nagrywał, to by nikt mi nie uwierzył! Ale uciekłem. O Jezus Maria, typowy gracz w Call of Duty właśnie jest teraz u was na ekranie, czyli ja. Yeah! To jeszcze tu jesteście. O mój Boże, final kill. Jezus, dobrze nagrało się to. O, na rany koguta miałem przez moment lęk taki, że jednak się nie nagrało, ale nagrało się.
jestem pierwszy. Wow, cała piątka. Jezu, nagrywam to godzinę. Boże, jak warto było. Ale dużo nagród dostałem. Dostałem shotguna Banshee, dostałem trzeci perk i dostałem Piles of Bones, Calling Card, Fest, musieli mieć przykrość, 19 kluczy, gdzie klucze oczywiście do skrzyneczek jest tak jak w Black Opsach 3, albo bierzecie 10 na skrzynkę taką se, albo bierzecie 30 na skrzynkę dobrą. Reasumując, Call of Duty Infinite Warfare może nie jest takim dobrem, wiecie, nie jest już, nie, znaczy jest bowiem w świeżości, mapki są fajnie zaprojektowane, bo trzeba oddać, że te mapy, które zostały udostępnione w becie, są całkiem spoko. Terminal jest fajny, może wam jeszcze pokażę jego kawałek, nie chciałbym już przedłużać z tego filmiku, bo i tak wam pokazałem już tyle, że tak naprawdę już mogłem kończyć, ale że nie sieknąłem podsumowanie wam jeszcze. To jeszcze dograjmy ten kawałek. Beta kończy się dzisiaj. Premiera gry jest, zdaje się, 2 tygodnie. Zaraz na początku listopada. Modern Warfare Remastered, jeżeli ktoś szukał na hitbox.tv/nitek, jest w archiwum cała kampania, bo tam żeśmy w nią zagrali. No nie mam dostępu do jakiejś multi, no nie kupowałem. Więc nie pokazałem wam jeszcze nic z multi, zresztą tam i tak nie było tego multi. A teraz samo Infinite Warfare jest kontynuacją tej myśli, która została zaszczepiona w Advanced Warfare. To krawcenie broni wydaje się być ciekawe, ale za mało tego złomu po poszczególnych misjach dostałem, żeby to jakoś bardziej rozwinąć, więc nie jestem wam w stanie jeszcze za dużo poopowiadać. Rozgrywka to tak naprawdę dalej miodne Call of Duty, które, no tak jak mówię, jeżeli traktujecie Call of Duty jakoś tam personalnie i osobiście i gracie sobie co roku, to pewnie się skusicie, bo zaczęło mi się podobać. To nie dlatego, że fajnie wysieczyłem, ale Infinite Ward, czyli goście, którzy stworzyli tę grę, zrobili teraz multi fajniejsze na pewno niż Ghosty, które grałem tam 6-8 godzin, co jest karygodne, jeżeli chodzi o multiplayer. I z chęcią postrzelałbym się bardziej. Drażni mnie akurat też to, że nie ma nigdy w tych betach trybu hardkorowego. W związku z tym, no ja nie jestem w stanie tutaj jakoś grać dłużej, bo no nie lubię w Call of Duty tego arcade'u i zawsze wolałem grać jednak na hardkorze. One shot... Nie, pocałowałbym się w biceps, gdybym miał, ale nie mam, więc nie będę wam tu pokazywał mojej włochatej pachy. Cel dość level hard. To jest terminal, czyli mapka znana z Infinite, z Modern Warfare 2. Jeżeli graliście kiedyś, to będzie wam ona znakomicie znana, bo jest kropka w kropkę taka, jak ją pamiętacie, tylko że w klimatach futuro. Wszystko zostało zachowane, przedmioty są w tych samych miejscach. Miejsca niektóre są dostosowane pod biegi, pod ściany i pod ewentualne wślizgi, ale generalnie jest to stary, dobry terminal i jeżeli lubiliście sobie tu biegać, to będziecie czuli się jak w domu. Chyba dostępny jest w jakichś pewnie preorderach. Wiecie, jak to z preorderami jest. Chcą was skusić na różne dziwne rzeczy. O! A Call of Duty to już w ogóle, o Kingslayer, żeśmy dostali kogoś za orałem. Zupełnie przypadkowo. Damn! Ale było blisko. Także moi drodzy, Call of Duty Infinite Warfare Beta, dzięki serdeczne za poświęcenie tej chwili. Dość dużo się rozgadałem w samych menusach, ale mam nadzieję, że nie zapomniałem umieścić stosownej adnotacji na ekranie, żebyście sobie mogli skipnąć do tej znakomitej rozgrywki, którą uskuteczniam! O mój Boże, tak się wyskillowałem. Szkoda trochę, że jednak tego czasu miałem mniej, bo wciągnąłem się. Wciągnąłem się i te 4 czy 5 mapek bym sobie pobiegał. Zrobiło to na mnie pozytywne wrażenie. Szczerze mówiąc, trochę się nawet nie spodziewałem, że jakkolwiek mi spasuje to, co będę widział w Infinite Warfare. Nie dlatego, że wiecie, jestem jakiś tam przeciwny tym klimatach futuro, ale jakoś tak wiecie, no Call of Duty to jednak Call of Duty i syndrom jeszcze jednego razu, zwłaszcza jak ktoś lubi, a ja lubię, co już był coming out, bo zlevelowałem sobie broń. Więcej szatana! Zlevelowałem sobie broń, więc... No jak tu nie lubić gry, która tak ładnie was czesze, że biegacie i strzelacie do wszystkich dookoła i jest tak super i elegancko i bardzo fajowo. Także dzięki serdecznie za wspólnie spędzony czas. To było, moi drodzy, Call of Duty Infinite Warfare Beta. Może kiedyś się spotkamy z tematem pełnym, jeszcze nie podjąłem jakiejś decyzji, może nie będę musiał jej podejmować. Także zobaczymy, jak to będzie. Zapraszam was serdecznie do klikania w linki poniżej filmiku, tam są Facebooki, tam są YouTube'y. Jakbyście nie oglądali tego na YouTubie. Tam jest też Hitbox, czyli streamy, tam też pewnie będziemy grali w Infinite Warfare, jeżeli będę grał w kampanię całą, więc jeżeli ktoś reflektuje i jest ciekawy, to zapraszam was serdecznie do śledzenia, bo tam też znajdziecie bieżące informacje. Dzięki serdecznie, jestem Nitek, to było Beta Infinite Warfare.
do zobaczenia przy okazji wersji pełnej, tudzież przy jakiejś innej okazji. Dzięki serdeczne. I jeszcze oczywiście perk ostateczny do ostatniej śmierci. Tak właśnie gram w Call of Duty na padziku, wyluzowany, bez stresu, siejąc pogrom, nie korzystając z myszki. O, właśnie tak, no hands, look mami, no hands. Patrzcie na to, Jezu, jaka muzyka wyszła. No znakomicie, Boże, jakie mam ADHD. Ale będzie unsubów i dislajków. Przepraszam. No tak nalajcie, już stwierdziłem, że wiecie, nie zależy mi na tym. O Jezus, snajpa. Ach, nie zależy mi na tym, jak mi pójdzie. Dzięki serdeczne, do końca z tą partię już sam. Widzimy się przy następnej okazji. Nitek, Call of Duty Infinite Warfare Beta. A nie! Nie zużyłem na niego ammo, byłem litościwy dla mojej broni. Zużyliśmy piłę. Dobra, może to dobry pomysł, żeby tych naukowców tak... nie marnować amunicji! Jezu, coś tutaj tryska! Jezu!